Już po zajęciach. Czas na odpoczynek i rozwijanie swojego hobby. Słyszałem, że warto jest uprawiać jakiś sport. Ale dzisiaj wystarczy mi tylko deska. Czy zauważyliście, że łatwiej jest utrzymać równowagę na deskorolce, gdy ta porusza się do przodu, niż jak stoimy w miejscu? Dziwne to, prawda? Dlaczego tak jest? Źródłem niestabilności jest nieuniknione przechylanie się w lewo lub w prawo. Pewien badacz pokazał na prostym modelu deskorolki, że pochylenie jest automatycznie korygowane przez ruch deskorolki do przodu. Przy założeniu, że prędkość przekracza wartość krytyczną około 0,8 m na sekundę. Każde przypadkowe przechylenie powoduje więc obrót przednich lub tylnych kół i wytwarza niewielkie wahania w lewą lub prawą stronę, nie zrzucając nas z deskorolki. W modelu bardziej skomplikowanym badacz wykrył, że gdy prędkość przekracza drugą wartość krytyczną, deskorolka jest znów niestabilna przy przypadkowych przechyłach i jazda na niej wymaga zwinności. Wydaje się jednak, że stabilność jest przywracana, jeśli prędkość przekracza trzecią wartość krytyczną. Ale taka prędkość jest niezwykle duża w tym sporcie. Dlaczego? O, słyszę, że mój brat wcześniej wrócił do szkoły. Znowu gra na gitarze. Dlaczego naciągnięcie struny gitary zwiększa częstotliwość, którą słyszymy, gdy szarpiemy strunę w określonym punkcie? Jeśli naciągamy gumkę recepturkę, rozciągając ją między kciukiem a palcem wskazującym, jednocześnie uszarpiąc, dlaczego częstotliwość, którą słyszymy, pozostaje albo taka sama, albo trochę spada? Gdy szarpniemy strunę gitary, usłyszymy dźwięk. Dzieje się tak dlatego, że fale wytworzone wzdłuż drgającej struny wzmacniają się nawzajem w zjawisku zwanym rezonansem. Wzmocnienie oznacza, że ruch struny w powietrzu jest na tyle duży, iż powoduje słyszalne dla nas zmiany ciśnienia powietrza. Większość wytwarzanych na strunie fal nie powoduje znaczących ruchów struny, ale fale o pewnej długości mogą wpaść w rezonans i wytworzyć dźwięk. Na przykład jedna z rezonujących fal, nazywana podstawową, wytwarza najniższy możliwy dźwięk, jaki może wytworzyć struna. Wartość częstotliwości dźwięku zależy od długości struny, a także prędkości fal rozchodzących się wzdłuż struny. Prędkość takiej fali zależy też od napięcia oraz gęstości struny. Jeśli rozciągnie się gumkę recepturkę, to co prawda zwiększy się napięcie, ale spadnie gęstość i zwiększy długość. W efekcie prędkość fali nie zmieni się znacząco, a więc również częstotliwość drgania gumki i częstotliwość dźwięku nie zmieni się w zauważalnym stopniu. Podsumowując, na dźwięk wydawany przez strunę gitary mają znaczenie trzy czynniki. Długość, napięcie i gęstość. Ej, zjemy coś? Dobra, no to co jemy? Jakiś makaron może? Albo... Nie. Albo kanapkę z masłem orzechowym? Ja już mam. No w ogóle to dziwne są te chrupki, bo w ogóle nie chrupią. Nie chrupią? Moje chrupią. A tak właściwie to... Dlaczego chipsy chrupią?
Można nie lubić słuchania, jak inni ludzie gryzą i przeżuwają pożywienie. Ale czy da się powiedzieć coś o żywności na podstawie tych odgłosów? Na podstawie dźwięków wydawanych przy jedzeniu można powiedzieć, czy jabłko jest dojrzałe i czy chips jest świeży. Kiedy kruchy materiał, na przykład kukurydziany chips jak ten, zostaje nagle zgnieciony, rozpada się on na kawałki i wiele pęknięć rozbiega się przez jego wypełnione powietrzem komory. Komory te wyginają się i pękają, a okruszki drgają przez moment, powodując zmiany ciśnienia w powietrzu, powodując wytwarzanie się fal dźwiękowych, które my odbieramy jako charakterystyczne chrupnięcie. Świeże chipsy, czyli takie bardzo kruche, będą najgłośniejsze i w trakcie pękania są w stanie wydać dźwięki o częstotliwości nawet 5000 Hz. Mokre bądź stare chipsy, które pochłonęły wilgoć z otoczenia, nie są już tak chrupkie, ponieważ zgniatanie nie powoduje już szybkiego rozkruszania się. Wszystko w naszym życiu ma związek z fizyką. Nie bójmy się zadawać pytań i szukać na nie odpowiedzi.